grałko z nim. Poza tym jest jeszcze jego autograf. Więc to już jest bankowo jego meczowa koszulka. To jest 84 rok, najstarsza koszulka w mojej kolekcji. Idziemy dalej. Ten gość jest legendą polskich parkietów. Grał m.in. w Krakowie w Unitarnów, gdzieś w Trójmieście. Big Mike. Michael Astley. Tak jest. Jak dla mnie legenda, bo kiedyś zarwaliśmy mu na Sylwestrze łóżko w Krakowie w mieszkaniu. Chłop wyjechał, nie wiem gdzie wyjechał, powiedział młodzi, bo my wtedy byliśmy w rezerwach Wisły. Ja, zróbcie sobie imprezę, u mnie weźcie sobie dziewczyny i tam się bawcie dobrze. Nie? Więc dobrze go wspominam. Koszulkę wyznaczyłem na eBayu i teraz tak. W 90 roku upadł producent strojów Sandknit. Wykupił go Champion, natomiast sezon już ruszył, nie mieli czasu na zrobienie swoich strojów. Tam to jest jeszcze Sandknit? Ten Bulls? Nie, to jeszcze jest Ravlings. Jeden z producentów mniej znanych w Polsce, Ravlings. Specjalizuje się w baseballowych rękawicach. I teraz tak, stroje Orlando robione przez Sandknita, pierwszy sezon Orlando w NBA. Więc były, to jest taki materiał, nie wiem, to się tkanina, dżanina chyba nazywa. Czyli te paski są po prostu są czarną nicią, która jest tutaj pasowana tylko. Natomiast rok później Champion już prowadził sublimację. Sublimację widzimy na koszulkach Watson by Grizzlies, czyli od wewnątrz koszulka jest biała. Na to jest, na wielką kartkę papieru nadrukowany jest jakiś nadruk. To się przeprasowuje w odpowiedniej temperaturze do materiału i dopiero z tego się wycina koszulkę, tak? To co ma Gambit, to też jest sublimacja. Ona w środku, pod spodu jest białe, na górze jest tam. Więc te koszulki Orlando też. I teraz tak, Orlando na tym pierwszym sezonie, cały ten napis, on jest ręcznie haftowany. Te wszystkie czarne, to są czarne nicie, nici można sobie zobaczyć. Taki hafcik. Natomiast przy sublimacji cały napis Magic już jest sublimowany, czyli można go sobie tak złapać i zgnieść. Natomiast naszyta jest tylko gwiazdka jedna, tylko gwiazdka druga, no i oczywiście numery i literki, tak? Trzeci rodzaj, no właśnie, trzeci rodzaj. Wracamy do tego. Tu mamy tradycyjne obszywanie. Wszystkie koszulki baseballowe, futbolowe na początku, wieki temu były obszywane. Natomiast później zaczęli się bawić w różne folie. To jest tak zwany winyl, bardzo gruba folia. W Europie coś podobnego jest używane w koszulkach piłkarskich, ale jest dużo cieńsze. Też jest dość grube. Mówię o tym, no. I teraz tak. To jest winyl. Część drużyn korzystało z tego winylu, bo to się wycina normalnie nożykiem, przykleja się na 180 stopni, jest fajnie. Natomiast wielu fajnych rzeczy z tego się nie da zrobić. No i niestety winyl ma to do siebie, że nie jest tak trwały jak obszyte, tak? Natomiast napis Bulls jest zrobiony sitodrukiem. Zobaczcie sobie, że są tutaj dziurki, tak? I teraz tak, dlaczego tak? Dlatego, że robić z takiego winylu taki napis Bulls nie byłoby trochę ciężko. Więc to, co jest hurtowo robione, robimy sitodrukiem, tak? Bo dużo łatwiej zrobić dwa sita, jedne czarne, jedne czerwone. Idzie czerwona farba, idzie czarna, jest napis Bulls. A żeby robić sito do każdego numeru, każdy numer dwa sita, bo czarna ramka i czerwone w środku, później każda literka, układać to jakoś, każde nazwisko osobno, jest to trochę problematyczne, tak? A jak klub na przykład nie wie, jacy zawodnicy będą grali w sezonie, albo jacy dojdą, to jest kupa głupiej roboty, którą trzeba wykonać. Więc większość zespołów obszywała strony, bo to jest dużo łatwiejsze. Wycinamy sobie takie same literki, ustawiamy się i każde nazwisko robimy. Natomiast jest sporo klubów w NBA, które stwierdziły, że chcą być oryginalne. I na przykład Seattle przez długi czas, czyli lata 80. do połowy lat 90., kiedy mieli te stroje, robili wszystko sitodrukiem. Ja nie wiem, jak oni to robili, bo każde nazwisko trzeba było osobno układać, każdą literkę. Nie wiem dlaczego tak, natomiast tak robili. Jedne z niewielu stroje, Utah Jazz, te słynne Jazz, co jest jeszcze, mieli też robione sitodrukiem, z tą nutką. Natomiast nazwiska były obszywane, bo już nie chciało się pracować przy każdym nazwisku, przy każdej osobnej literce. A więc w serii Fairy, że nie było programówki? A to był błąd jakiś. Tak. To był błąd, w meczu przedsezonowym chyba. Pomieszczę na białych strojach. Zawodnicy zamiast numery fioletowe z żółtymi obramówkami mieli numery żółte z fioletowymi obramówkami, więc śmieszna historia. Tam jeszcze w ogóle kiedyś gość do mnie napisał, że mam koszulkę meczową Utah, że jest tam jakiegoś zawodnika, ale brakuje logotypu NBA. Nie znasz kogoś, kto by to wyhaftował?
A wy pokaż mi zdjęcia tej koszulki. Wy są zdjęcia tej koszulki. Ja na Getty Images poszukałem zdjęć z tego meczu, tego zawodnika. Się kurwa okazuje, że chłop miał koszulkę bez tego typu. Wy stary, nie dorabiaj, bo to jest więcej warte, bo to jest przez niego założone, nie? Więc taka historia z koszulką Utah Jazz. Jeszcze taka dwie ciekawostki. Koszulki NBA mają podwójną rozmiarówkę. Pierwsza to jest taka numeryczna. 48, 50. To z reguły oznacza, ile cali w poprzek ma koszulka, tak? Jakbyśmy wzięli miarkę, to prawdopodobnie 24 cale ma koszulka w poprzek, czyli 48 obwód. Natomiast oprócz tego jest jeszcze przedłużenie, body length. Czasami plus 3, czasami plus 2, czasami plus 6. Jak zawodnicy są wysocy, no to potrzebuje dłuższą koszulkę. Dlaczego jest podwójna rozmiarówka? Mamy zawodników tak jak Maxi Box, który miał 1,60 m, ale był taki, skurczybyk. A mamy zawodników typu Wembanyama, który ma prawie 2,30 m, a jest taki. Więc on potrzebuje L-kę, ale z maksymalnym przedłużeniem. A Maxi Box potrzebuje XL-kę, ale bez przedłużenia. Więc stąd te dwa rodzaje przedłużeń. Jak wiecie, koszykarze są różni, więc spodenki też mogą sobie zażyczyć skrócone, przedłużone o 2 cale. Krok na przykład może być niżej, wyżej. Cudawianki robią. Przechodzimy dalej. Niestety nie jest to Magic Johnson z 92 roku. Różni się tylko metką na dole i rozmiarem. Mistrzostwa Świata w Toronto 94 rok. I tutaj też ciekawostka, całe te stroje były robione drukiem właśnie, ale oni wiedzieli, oni znali skład USA już 3 miesiące przed, tak? Więc przygotowali sobie sita i robili w ten sposób koszulki meczowe, więc było to łatwe do ogarnięcia generalnie, tak? Mam dwie koszulki Larry'ego babki Johnsona, białą i tą wyjazdową taką. Właśnie, dlaczego biała jest domowa, a ciemna jest wyjazdowa? Ktoś wie? Gambit wie, bo słyszał tą historię już nie raz, więc ja teraz wam powiem. Po II wojnie światowej, jak zespoły głównie baseballowe jeździły po Stanach pociągami, to tam jest tak, że się jedzie powiedzmy na turnę i gra się tych spotkań dzień po dniu 3-4. Tak, do dzisiaj tak jest. No i do dzisiaj tak jest. No i na przykład zespół jechał na takie turnę i po pierwszym meczu wyjazdowym mieli już białe stroje swoje takie tradycyjne, które lubili i jechali na mecz. Nagle się okazało, że po pierwszym meczu te stroje już są szare. Bo nie było trawy, była, wiecie, tak. Jak było, nie? Więc po pierwszym meczu już te stroje były szare, a po czwartym meczu te stroje były, kuźwa, nie do doprania, były czarne. Więc drużyny domowe miały pralnię swoją, mogły to wyprać, drużyny wyjazdowe w hotelu nie miały pralni. Więc drużyny wyjazdowe umówili się, że drużyny wyjazdowe ciemne stroje, a drużyna domowa bierze białe, tak? Lakersi byli jedynym wyjątkiem, który miał żółte stroje widzę NBA, a nie białe, ale to dlatego, że właściciel świętej pamięci Dr. Bass tak zażyczył. I tak sobie zostało. Chociaż właściwie to jeszcze było chyba wcześniej, zanim on to przejął. Dobrze kojarzę. Natomiast Jeremu bardzo zależało, żeby to utrzymać. Liga NBA chciała wymusić na Lakersach z tego przejście na białe stroje. Natomiast on tego nie chciał, bo All-Star Game w 1997 roku, który się odbył, drużyny miały zagrać w strojach domowych albo wyjazdowych, bo no właśnie, to jest druga historia. W 1997 roku skończył się kontrakt czempiona, który produkował wszystkie stroje NBA. Wszedł Starter, wszedł Nike. I oni powiedzieli, że dlaczego stroje meczowe na All-Star Game mają być produkowane przez czempiona, skoro na przykład Lakersi mają stroje Nike'a i ich zawodnicy zagrają w strojach Nike'a, więc nie dogadali się. Są białe kruki, meczowe koszulki dla Michaela Jordana naszykowane na All-Star w 1997 roku z taką fajną gitarą nawiązującą do Cleveland, do rocka. Natomiast te koszulki nigdy oficjalnie nie zostały zaprezentowane, bo zawodnicy grali w swoich strojach klubowych. Takim patchem, taką naszywką gwiazdka z 97 i to jest kolejna fajna historia, bo no właśnie, 97 rok Cleveland, Zachód grał na wyjeździe, zawodnicy Lakersów mogli grać w żółtych koszulkach fioletowych. 98 rok ta sama sytuacja, później był lockout, ale w 2000 roku już był problem, bo Zachód grał u siebie, nie, była Filadelfia, było Oakland w 2000 roku. No i był problem w 2000 roku, bo zawodnicy Lakersów grali no, u siebie i był problem, bo Indiana na przykład miała alternatywne stroje żółte i mogli, gdyby był zawodnik z Indiany w żółtym stroju, a zawodnik Lakersów w żółtym, to by się nie zgrywało, więc liga wymusiła na Lakersach alternatywny biały strój, tak naprawdę, który wprowadzili w 2000 roku. Dzisiaj już nie ma tej zależności, każdy ma pralnię, każdy może wyprać na wyjeździe te stroje, więc dzisiaj może klub sobie zadecydować, że zagra na wyjeździe w białych, nie jest to żadną jakąś tam dużą historią. Ale to w latach 90. było tak, że kilka dostawców robiło koszulki, tak? Tak, tak. 10 klubów miał Champion, 10 klubów miało Nike. I w ogóle śmieszne. Reebok też był, nie? No i właśnie, najpierw był Starter, później ze Startera weszła Puma, później Puma została wykupiona przez Reeboka.
Starter też miał jeszcze jakieś kluby, między innymi Charlotte Hornets i tak dalej. Także kluby chyba czempiona przejął Starter poza walką Charlotte. Także tam były grube historie, no. Powiedz, Rafał, o tym, że o tej zależności, kto mistrzostwa zdobywał. No i właśnie. Nike miało świetnych ludzi, którzy wytypowali kluby, które oni chcą przejąć. Przejęli Chicago Bulls, Boston, Lakersów, Detroit, Miami Heat, Toronto Raptors, Portland Trail Blazers, ile mamy? 8. Musiałbym jeszcze zobaczyć. No wiadomo, Chicago Bulls było. Było Chicago Bulls. Miami. Dobra. San Antonio Spurs, Dallas Mavericks. I jeszcze jakiś jeden klub jest tutaj, o którym zapomniałem, ale te kluby praktycznie zdobywały tytuły mistrzowskie chyba do Cleveland Cavaliers przejęli to i do Golden State Warriors. Rafi, ale była jakaś seria koszulek Lakersów, które były Adidasem. Tak, bo Adidas był licencjonowany. Przez jakiś czas Adidas miał licencję. Tak. I właśnie Adidas, dojdziemy do Adidasa, to mam powiem kilka ciekawych historii. Tak czy siak? Ale zobacz tą historię, wytypowali te kluby i co? No i te kluby przez kilkanaście lat zdobywały mistrzostwa NBA, bo to byli tak, Chicago Bulls, San Antonio, Lakersi, Detroit Pistons, Miami Heat, Dallas Mavericks, po Dallas było... Boston 2008. Boston, później znowu Lakersi, później Toronto Raptors i chyba Golden State Warriors dopiero przełamali to. No. Bo Golden mieli kogo wtedy? 2014 zdobyli Golden State pierwszy sezon. Tak. Adidas, tak? Champion w latach 90. Starter. Adidas. Jedziemy dalej. No, słuchajcie, Lunar Test, dlaczego jest taka wstążka? 2001 rok, ataki na World Trade Center. Wszystkie kluby NBA dostały taką wstążkę, dostało to Chicago Bulls, dostali to Lakersi. Lakersi w tym okresie wprowadzili... Lakersi, przepraszam. Firma Nike, ktoś mi kiedyś poprawił, że nie Nike, tylko Nike, tak. Na jakimś tam evencie w Warszawie. Teraz tak, Nike wprowadził w 2000 sezonie, w 99, Dryfit. Dryfit to jest taki materiał, który chyba nawet do dzisiaj jest stosowany bardzo często. To jest taki ciut grubszy materiał, ciut mniej rozciągliwy od tych tradycyjnych dziurek. Natomiast wprowadzili coś, co się nazywa Kiskat. Kiskat, czyli takie obszycie, gdzie na dole jest fioletowe tutaj, a białe jest na górze. Grube, ale to powoduje, że na przykład jeżeli numer ma trzy kolory, na przykład Vancouver ma trzykolorowy numer, pierwsza warstwa biała jest na górze, później poniżej jest czarna, a jeszcze niżej jest brązowa i ten numer jest totalnie nieplastyczny. Jak sobie ten złapie ten numer. Druga sprawa, champion używał przy sublimowanych koszulkach troszeczkę innego materiału niż ten normalny, który był tutaj. I ten jest dużo bardziej rozciągliwy od sublimowanego, dlatego że jak on by się za bardzo rozłaził, to wtedy białe wychodzi spod tego. I jak Michael Jordan dostał tą koszulkę w paski czarną, Bulls alternatywną wtedy, gdzie też numery miały trzy warstwy, to jak Jordan dotknął tego numeru, powiedział, że on nichuja w tym nie zagra. Mieli ponad 20 spotkań alternatywnych rozpisanych. Trzy mecze tylko Chicago Bulls zagrali w tych czarnych strojach w 95, 96 roku. 6 i 7, czyli dwa sezony, 9-5, 9-6, 9-6, 9-7, wtedy były tak niewygodne. I Jordan powiedział Nike'owi, bo już wtedy było wiadomo, że Nike przejmie w 97 Chicago Bulls, że jak przejmiecie, jak zrobicie nam te czarne stroje, paski wypierdalają, stroje mają być rozciągliwe. A on już był wtedy w... 9-7, 9-8, ostatni sezon The Last Dance. Ale już był w tym, w tej firmie Nike'a, czyli w Nike. Jordan był zawsze w Nike. Znaczy od początku był, tak? Tak, dlatego Nike mocno cisnęło, żeby te kluby przejąć i najbardziej zależało na tych topowych klubach, a nie nareszcie ligi, no bo po tym reszta ligi. Dopiero później NBA się ryknęło, że niektóre kluby dużo na tym tracą, tak? I dlatego zaproponowali w pewnym momencie, że oni chcą z powrotem powrócić do tego, żeby kontrakt z ligą miała jedna firma, tak? No i tak to później wyszło, że dopiero Reebok przejął wszystkie drużyny w 2005 roku. Więc ten okres tu jest na przykład Reebok, 2005-2006. To macie klampę, prawda? Macie klampę, też powinien być przez Reeboka jeszcze zrobiony. Rybański, przepraszam, a tu jest Maciej Lampę. Koszulka Vancouver Grizzlies. Dlaczego to jest sztos i mój biały krok w kolekcji? Po pierwsze, Abdur Rahim, najlepszy zawodnik tamtej ekipy. Brian Reeves zniknął w pewnym momencie, nie wiadomo co się z nim dzieje. Koszulka z autografem, bardzo długo tej koszulki szukałem. 4 lata grali tylko w tych strojach. Ja uwielbiam te kolory, uwielbiam to nawiązanie. No i Magic Basketball w 95 roku, jak się patrzyło na parkiet Toronto Raptors i Vancouver Grizzlies, te ładne kolory. Dla mnie to był taki sztos, dlatego musiałem to mieć, długo, wiele lat polowałem na tą koszulkę.
miałem w pewnym momencie koszulkę Briana Reevesa, taką wyjazdową i domową, natomiast pozbyłem się tego, potrzebowałem kasy. Później długo żałowałem, a na szczęście się pojawił Sharif i dzisiaj jest. Jedziemy dalej, Polacy w NBA. To jest koszulka. To jest koszulka, która ma śmieszną historię ze sobą. Bo kiedyś Gambit napisał, wrzuciłem zdjęcie. Nie, ja byłem u Rafała pod szafą, tak. Właśnie przy koszulkach Maćka Lampę. Była ta koszulka Gortata i koszulka. Czy wtedy dzwoniliście do mnie? Maćka Lampego, też taka jak ta, tylko że Maćka Lampego. Tak. Ten sam sezon, ten sam producent. Kolejny sezon. Wisiały te dwie koszulki. I Gambit wspomniał właśnie o Czarku, że koszulki brakuje. Czarek myślał, że nigdy takiej nie miał. Bo Czarek od każdego klubu, w którym grał, dostawał swoje ciuchy meczowe. Od Phoenix został białą i fioletową, pomarańczowej nie dostał. No i ja byłem święcie przekonany, że faktycznie nigdy nie zagrał, chociaż kiedyś widziałem na aukcjach w necie pomarańczową koszulkę, dałem sobie łapę uciąć, bo nie zalicytowałem i żałowałem. I słuchajcie, jedziemy w tym roku na wakacje. No i Chińczyk wystawia tą koszulkę pomarańczową. Nie? No i tak mówię, kurde, no on nie grał, po co mi koszulka, w której nie grał, nie? Ale tak coś mnie tknęło, mówię, a poszukam, czy może zagrał. Nie? No i okazało się, że 13 albo 9 grudnia 2003 roku, mecz w Miami, Phoenix zostali 20, Trybański zagrał 9 minut, coś takiego. I śmiga w tej koszulce właśnie, bo ułożenie literki A przy tym logotypie powoduje, że wiemy na 100%, że to jest ta. A jeszcze powiedz, jak ciężko było zrobić fotomecz. Ciężko było fotomecz, bo na Getty Images w ogóle nie było zdjęć z tego meczu, a jak były, to innych zawodników. Więc znalazłem typa, który ma wszystkie mecze NBA do ściągnięcia z jego serweru. Nawet nie było wideo nigdzie z tego meczu NBA. Ale dotarłem do tego. Ale mówię, ale że no, oficjalnie no, na lidze nie było. Na podstawie wideo zrobiłem sobie stopklatkę i faktycznie no, ułożenie, akurat z przodu to ułożenie jest ciężko na podstawie wideo sprzed 20 lat ocenić, ale wyłapałem fragment tutaj tego tyłu, że literka A, która w innych koszulkach z reguły jest na środku, tutaj jest bardziej z lewej, więc bankowo to jest to. I teraz, żeby wam pokazać, Adidas w tym momencie przejął Reeboka i robienie koszulek przez Adidasa i Reeboka było takie samo, w sensie zmieniły się tylko metki. Gdybym wam pokazał koszulkę Adidasa rok później czy dwa lata później, identycznie wszystko oprzyte. Natomiast w 2010 roku Adidas wprowadził coś, co się nazywa Rev30. Te koszulki podobno są zrobione tam z plastikowych butelek w pewnym stopniu i tak dalej, są dużo lżejsze. Numery są bardzo plastyczne, bo są takie z takich śmiesznych materiałów, można je sobie zgnieść do woli. I generalnie zawodnicy je lubili, Adidas chciał obniżyć koszty i chciał na przykład zrobić tak, żeby wszystko było wyklejane. Tak jak na przykład ten napis z przodu Phoenix. On ma oczywiście haftowaną tą ramkę dookoła, ale jak się przyjrzymy, to pod spodem nie ma żadnych nici. To jest naklejone. I oni chcieli zrobić coś takiego, żeby przyspieszyć sobie czas, żeby kluby łatwiej personalizowały rzeczy. Bo to nie jest tak, że klub zamawia w Adidasie, potrzebujemy koszulkę, 200 koszulek LeBrona, 100 Maćka Lampego i 500, nie wiem, Rona Artesta. To działa tak, że Adidas wysyła do klubu puste koszulki, blanki w pełnych rozmiarówkach. Czyli to jest rozmiar 40, na przykład 2, 44, 46, do tam 58, 60. I klub, w zależności od tego, jaką koszulkę chce zawodnik, personalizuje mu tą koszulkę. I ktoś to musi oprzeć, tak? Więc tu mamy taką historię, że Adidas chciał zrobić tak, żeby personalizowanie... I Rafał dotarł do tej pani, co obszywa Phoenix. Tak, znam babkę, tak. Jest świetna kobietka, starsza, często gadam. Ostatnio właśnie wrzuciłem, podesłałem jej zdjęcie, bo zawodnik Phoenix miał numer 00, O'Neal się nazywa, z apostrofem. Right, tak. Tak, i miał koszulkę 00 i to 00 było do góry nogami, bo tam jest na tych numerach kolor jasny przechodzi do ciemnego, a on miał kolor ciemny przechodził do jasnego, więc to było odwrotnie. Ona mówi, że masakra, że nie wie jak to się stało, załamana. Ja mówię, patrz, ty mnie nie martw, bo to jest świetna historia w ogóle dla wszystkich kolekcjonerów, bo to jest coś pozytywnego, a nie postrzegaj tego jako jakiś tam nie wiadomo jaki błąd, nie? I trochę się ucieszyła potem. Reasumując, Adidas chciał, żeby to było wszystko naklejane. Te numery zostały technologicznie tak stworzone, że tu jest taka ramka dookoła i ona pod wpływem tam, nie wiem, 150 stopni się przykleja i jest niby nie do oderwania. No właśnie, niby nie do oderwania. Pierwszy mecz pre-season 2010 roku, Nowy Jork gra chyba w Garden mecz. Jedna z pierwszych akcji, ktoś łapie Amarysa Demera za koszulkę z tyłu, odrywa mu całą jedynkę. Ten mecz widzi pan Nolan, właściciel Knicksów, powiedział, że nichuja, moi zawodnicy w takim głównie nie będą grali, macie to obszywać z powrotem. Więc ponownie obszywano wszystkie, pomimo że już była taka technologia, że faktycznie to się trzymało w miarę dobrze, ale na przykład ja mam dużo koszulek w kolekcji z tego okresu, one mają kilkanaście lat, i te wordmarki przede wszystkim zaczynają odpadać. Więc dobrze, że wrócili do obszywania.
Idziemy dalej, już jesteśmy bardzo blisko w sumie końca. Macie klampę. No i jedna z największych koszulek mojej kolekcji. Maciek chciał być czarny chyba całe życie. I czy w Knicksach, czy w Nowym Orleanie chciał jak największą koszulkę, więc ta koszulka ma przedłużenie plus 6. Ale to może, rozmiar... może chciał być drag queen. Możliwe, możliwe. Rozmiar 52 to jeszcze nie jest taka bardzo duża, bo na przykład Shaquille O'Neal miał 60. I ta 60 to już jest w ogóle, to jest po prostu worek. Mam meczowe spodenki Shaqa z Orlando Magic. Ja są takie, że jak je zakładam, to jest tak do połowy łydek, nie? Muszę ściągnąć mocno. A jeśli masz taką złotą z Waszyngtonu, taką cholernie do usług? Arenasa. O właśnie, Arenasa. Tak, jakie najdłuższe masz przedłużenie, albo jakie widziałeś? Tak, plus 6. Plus 6. Wszystkie mają najdłuższe plus 6, no. Tylko to jest jeszcze taki okres, wiecie, lata 2000 plus do 2010. Zawodnicy noszą koszulki oversized. No. LeBron, Carmelo z Denver i tak dalej. I wszyscy, wiecie, spodenki za kolano, że aż liga musiała wystosować memorandum, to się nazywa? Do klubów i zawodników. Dress code wprowadzono wtedy, że spodenki maksymalnie 2 cale za kolano. Dłużej nie, bo jest takie śmieszne zdjęcie. I nie w kalesonach. TJ Warren. TJ Ford ma taką sesję zdjęciową TJ Ford, tak, nie TJ Warren. I faktycznie Milwaukee Bucks zamówili, nie wiedzieli jeszcze o tym, zamówili dużo tych strojów i zawodnicy mają po prostu przekomiczne te spodenki, musieli je później skracać i tak dalej, i tak dalej. Koszulka o tyle fajna, że obszyta w kiskacie, czyli coś, co mówiliśmy o Lakersach, że obszyta jest ramka dookoła. Czyli tak naprawdę to jest jeszcze reverse kiskat, czyli pod spodem jest żółty, później jest biały, a na biały dopiero dochodzi fioletowy. Więc ten kiskat naprawdę to jest fajna rzecz. Tu mamy koszulkę, bo to było czy wcześniej, bo mówiliśmy tylko o Adidasie. Tu mamy tego Adidasa, który chciał wprowadzić wszystko wyklejane i te wordmarki są, wszystkie są wyklejane. Cały to jest Washington. Ten RF30, tak? Tak, cały Washington to jest po prostu taki materiał twin, który się używa do numerów, ale on ma silniejszą farbę, silniejszy klej. No niby się trzyma, ale ja to tak średnio z tym tak jestem. Później tak, wtedy już wiedziano, 2014 rok wiedziano, że przyjdą sponsorzy. Wycofywano na tył już logotyp NBA, stworzono tą taką śmieszną metkę z ilością mistrzostw dla klubów. No i tak to sobie przeniesiono na tył, żeby tu zrobić miejsce. A od kiedy dali miejsce na mikrofon? W czasach Adidasa RF30, pierwsze koszulki. Pierwsze? No i właśnie, no teraz tak, oprócz tego właśnie, że wcześniej mieliśmy tylko takie metki, wiecie, klubowe i producenckie. Natomiast w pewnym momencie do koszulek doszły takie drugie metki. Tak. Tu jest taka kwadratowa metka, jest numer tej metki. Podobno jest strona internetowa, gdzie można wpisać ten numer i wyskakuje informacja o tej koszulce. O. Nie sprawdziłeś jej strony jeszcze? No właśnie, ja zawsze jak to wpisywałem, to tam wyskakuje mi, że coś trzeba zapłacić i tak dalej, więc wychodziłem, że no może aż tak bardzo nie chcę tego sprawdzić. Natomiast koszulka Gortata z Waszyngtonu, w ogóle Gortata ma ponad 10 koszulek meczowych. Ostatnio dorwałem z debiutanckiego sezonu, więc to dla mnie taka najfajniejsza. A najfajniejsza jest z meczu świątecznego przeciwko New Orleans, wynik taki 80-70 mniej więcej. Jest cała upierdzielona, jest cała biała, jest cała upierdzielona, ale jest fajna, bo jak jest logotyp NBA, to jak były mecze świąteczne, to mieli taki specjalny patch logotypu NBA z takim płatkiem śniegu. Tak. Mhm. I to w ogóle dla mnie po prostu mega sprawa. Nie? Oni na każdy mecz mają nowe koszulki? Z reguły nie. Najlepsi zawodnicy często, że Kobe Bryant jak kończył karierę ostatni sezon miał, on na mecz dostawał 10 koszulek. I on wszystkie 10 rozdawał swoim znajomym, trenerom i tak dalej. Dlatego są te game warny, game issue. Tak, tak? Dlatego właśnie wprowadzono te metki i na podstawie tych metek mamy 100% pewność, a zawodnicy właśnie w pewnym momencie NBA zaczęła trochę zarabiać na tym i zawodnicy ubierają jedną koszulkę na pierwszą połowę meczu, a drugą na drugą połowę. I z finałów NBA możesz kupić z pierwszej połowy i z drugiej połowy. Nie? Więc to jest ale w każdym meczu jest nowa koszulka? Na każdy mecz? Roleplayerzy mają na przykład te koszulki zmieniane za kilka spotkań. Kiedyś na przykład w czasach w latach 80. zawodnicy mieli dwie białe, dwie czerwone i cały sezon grali w koszulkach. Dopiero jak się coś stało, to dorabiali. Ale bardzo rzadko, bardzo często gdzieś tam na przykład można spotkać, jak koszulka jest rozerwana, to jest zszyta i chłop grał w zszytej. Ale na przykład zawodnika wymienili w trakcie sezonu i już nie było chęci czasu, to po prostu nazwisko przyszywane na takim nameplate'cie. Tak. Ciekawostka, Toronto Raptors był poziomy w koszulce Toronto. Toronto Raptors tak, byli przez cały. Byli jedyną drużyną od tam 70 któregoś roku, która zaczęła używać tego nameplate'u, czyli tak jak w koszulkach hokejowych, naszywa się nazwisko na kawałek materiału i dopiero ten materiał na koszulkę. Toronto Raptors mieli te koszulki z raptorkiem i z tyłu był taki czarny łuk, na tym czarnym były literki, to jest właśnie nameplate. Jedna z ostatnich koszulek do zaprezentowania, Ron Artest. Artest miał i był jednym z moich ulubionych zawodników, bo fighter i tak dalej. Później się okazało, że jak idiota, ale też fighter. Nadal fighter. Zawsze jak gdzieś szedł grać, nie wiem dlaczego wziął 15 w Chicago, bo chyba tak grał z takim numerem. Ale później jak na przykład był w Indianie, to sobie zmieniał na 91 dla Rodmana, no i wtedy była ta bójka nieszczęsna.
na 23 dla Jordana, bo miał taki sezon, gdzie ofensywnie świetnie grał i powiedział, że dużo pracował w wakacjach, więc chce 23. Później jak poszedł do 73 w Lakersach. 93 miał 70. W Sacramento Kings. 73. 73 w Lakersach nie miał, 37. 37, tak. 37, bo w 2010, jak podpisywał kontrakt, to było to w dniu śmierci Michaela Jacksona, tak, i powiedział, że Thriller był 37 tygodni numer 1 na Billboardzie, więc bierzemy 37. Później zmienił tam na 15 z powrotem. A 73 nie miał ci? Nie. Rodman miał 73. Jaki on miał numerku? 51. Bo jest 15 zastrzeżone. Dlatego, że 15 jest zastrzeżone, zaczynał karierę z 15, wiedział, że to będzie jego ostatni sezon w NBA, więc wziął 51 jako rewers tej 15. A dlaczego 96 Queens Beach? Bo chłopiec z Nowego Jorku, literka numer 9 wygląda jak literka Q, 6 wygląda jak B, QB, Queens Beach, QB to jest taki skrót od Queens Beach. I to jest jeszcze też taka fajna ciekawostka, nie wiem czemu, ale ten numer ma 3 warstwy i ma warstwę czerwoną, której w ogóle nie widać. I to prawdopodobnie dlatego, że krawcowe nie lubią pracować z numerami, gdzie są cienie, bo wszystko trzeba osobno przeszywać i tu jest więcej przeszyć zawsze na końcach, więc po prostu dodali czerwoną warstwę, gdzie numer jest cały obszywany i dopiero jest tylko czerwoną nicią obszywany numer, który się dokłada, jest ciut mniej roboty, ale przez to jest trochę twardszy, więc jestem w szoku, że tak do tematu podeszli. Ostatnia koszulka, najnowsze koszulki, gdzie już mamy nadźgane, mamy sponsora. Mamy patch poświęcony Kobiemu, bo jemu się zmarło. Patch poświęcony, ktoś tam jeszcze z organizacji też chyba zmarł. Jest Nike u góry, bo jest, nie było. Jest susz, bo logotypu sponsora na koszulkach NBA nie było nigdy. Aż w końcu Nike zapłaciło bardzo dużo i od tego momentu mamy susz. Mamy Jordana na strojach All-Star Game, na strojach chyba nie The City, tylko tych Statement Edition. Tak. I mamy Jordana na All-Starowych strojach, tak? Także mamy tego susza, który doszedł. Mamy troszeczkę inną metkę z tym numerem, tak? Numer 88, który w Europie bardzo często jest zakazany, szczególnie w klubach piłkarskich. Markif Morris chyba nie wiedział do końca, co oznacza 88, bo to jest ósma litera alfabetu H. To fajne sobie hasło akurat, no. Jak nie wiedział, nie? No dokładnie. Organizacje nazistowskie bardzo często nas z frajami 88 gdzieś tam wpisują. Lazio Rzym bardzo często na swoich meczach takie wielkie transparenty z 88 ma, nie? Koszulka z bańki z finałów NBA 2020 rok. Jest hasło reforma edukacji. Przydałaby mu się. Przydałaby mu się edukacja. Przydałoby mu się, tak. I ciekawostka, Nike wprowadziło numery perforowane, czyli ten materiał fioletowy ma takie dziureczki malutkie. O. Troszeczkę delikatnie to wpływa na gibkość tych numerów. Delikatniejsze jest. No. Tak, ale... No i też jeszcze ciekawostka z Nike, bo Nike początkowo wyprodukował stroje, wprowadził... Wydali kupę pieniędzy na badania i wyszło, że człowiek poci się najbardziej pod pachami i gdzieś tam nad dupą. No więc te koszulki miały takie... Po bokach miały większe dziureczki. I z tyłu też się tak fajnie schodziło, że tutaj były takie wielkie dziureczki, żeby była jak największa wentylacja. No i też jedno z pierwszych spotkań LeBrona w Cleveland, bo wrócił wtedy do Cleveland. Ktoś go pociągnął za koszulkę i tutaj było takie rozerwanie praktycznie z całej koszulki, tutaj tak z tyłu, takie pionowe. Dwa dni później kolejna koszulka też rozerwana gdzieś tutaj. Okazało się, że Nike stworzyło fajny materiał, delikatny, lekki, rozciągliwy, ale jest na tyle delikatny, że jeszcze jak się oprzyje numer, to zmienia to strukturę tego materiału, tworzy dziurki dodatkowe i po prostu numer materiał pęka. Więc Nike musiał szybko w trakcie sezonu wprowadzać nowy materiał. Wprowadzili nowy, ale jest totalnie nierozciągliwy. I jeszcze kolejna ciekawostka. Na koszulkach NBA wprowadzono takie śmieszne, wewnętrzne takie... Na mikrofon. To jest taka kieszonka. No i właśnie, to jest chyba na mikrofon, ale mi się też wydaje, i tak rozmawiałem z ludźmi związanymi z Gortatem, że tam się też kłada GPS-a, bo są firmy, które płacą kupę pieniędzy klubom NBA za to, żeby śledzić każdego zawodnika, gdzie on biegnie po boisku, są jakieś kamery z góry też podobno porozstawiane, oni wiedzą wszystko na temat zawodników, gdzie biega, jak szybko się męczy i tak dalej, i tak dalej. Ile przebiega. Tak, więc no i to jest koniec. Dzisiaj Nike jest producentem strojów. A to jest taka skromna. A do kiedy mają kontrakt? Nie wiem. Nie wiem nawet. Ale na 10 lat chyba minimum podpisywali to. No, więc a już jest 5. Myślę, że dla nich to jest takie, wiecie, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, na ich koszykówka to jest kwestia honoru. I oni tego już nie odpuszczą. Mogli sobie odpuścić w latach 80., 90., ale teraz to jest utożsamiane to z koszykówką. Myślę, że kupę kasy dzięki temu robią. Ale zobaczcie, na przykład te naszywki. Naszywka z finałów NBA jest taka gumowa, to jest plastik.
ja tam sobie łapę uciąć, że wcześniej czy później one będą odchodzić. I to jest ale ona jest trochę... naszywana, nie? Bo jest tak, że mają koszulki, a później jak są już finały, czyli ten mój LeBron jest. Tak, tak, jednak. No. A co on jest? No też jest doszyte, nie? Też jest doszyte, no tak, musi czyli być, to, musi być, bo... Czyli to może być rzeczywiście no, no. No i też zobaczcie, że to jest slim fit, bo Markif Morris to jest taka pozycja, powiedzmy, że... No spokojnie, to jest Rick Fox, spokojnie, a jak powiesimy te dwie koszulki obok siebie, to zobaczcie, to jest 52 z 2000 roku, a to jest 50, no to nawet jakbyśmy dodali jeden cal, to to jest wciąż... Dużo, dużo więcej. I tu mam Artesta 50, a ta koszulka jest dużo, dużo mniejsza. I w ogóle te koszulki są totalnie nierozciągliwe, ale gracze NBA to też nie wyglądają tak jak ja, tylko to są szczupli goście, szuplasty, mają te wcięcia i tak dalej, nie? I na przykład Ja Morant, jak nosi koszulkę, to ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, jak on w to wchodzi. On ma rozmiar 42, także... No ale Ja Morant waży 78 kilo, tak? Do tego to doszło. Ile, Karol, ważysz? Ja? 7 dych. No to Ja Morant jest ciut, no, ciut cięższy od ciebie, ale to tak ciut, nie? No to wszystko. Dziękuję za uwagę. Brawo, Rafał. Super. Brawo. Brawo. Jak oceniasz majątek, który masz utopiony? Już trochę. No, tam. Macie jakieś pytania? Jak myślisz, ile pieniędzy utopiłeś w koszulkę? Zainwestowałeś. Wiesz co, wydaje mi się, że na wszystkie koszulki, które mam, rzadko kiedy zapłaciłem więcej niż wartość tej koszulki. Staram się nie kupować po normalnej cenie. Przepłaciłem tylko czarka, no bo sentyment i tak dalej. Zapłaciłem dwa razy więcej niż jest warta. Ale z reguły staram się kupić koszulki, które są dużo tańsze. Bo nie ukrywam, że częściej handluję niż kupuję do kolekcji. Bo na przykład wstaję rano, bardzo często Amerykanie wystawiają rzeczy na eBayu w niedzielę, albo gdzieś tam w środku nocy u nas, tak? I najfajniejsze strzały to miałem takie właśnie, że wstawałem w nocy, bo się przebudziłem, poszedłem do kibla, włączyłem szybko apkę, mam hasła takie moje już, po których wyszukuję koszulki, coś tam wyskakuje, stru, biorę, nie? Na przykład jeden z takich koszulek, mam koszulkę Pennego Hardawaya z Igrzysk Olimpijskich z 96 roku z Atlanty. Koszulka z jego autografem z tyłu na numerze. I do tego mam certyfikat Shaquille'a O'Neala, który jest podpisany też przez niego, gdzie tam jest napisane ja, Shaquille O'Neal, posiadałem tą koszulkę przez ileś tam lat. Wszystkie koszulki zabrałem chłopakom po którymś tam meczu. Te koszulki wisiały u mnie w ramach, w moim tam takim lobby, gdzieś w piwnicy, czy w jakimś pomieszczeniu. Tak, i było to zdjęcie, gdzie te wszystkie koszulki zawodników z Atlanty wiszą. Nie widać Pennego, ale są wszystkie, od Mitcha Richmonda po Karla Malona, Granta Hilla i tak dalej. I tak wstałem w nocy i zobaczyłem, że gościowi się pomyliło, bo myślał, że to był Tim Hardaway. I było podpisane jako Tim Hardaway. No, ja w ogóle, no, a wiecie, Penny Hardaway ma wielu fanów na świecie, bo lata 90. i tak dalej. Więc od razu to kliknąłem, nie miałem kasy, pamiętam wtedy na PayPalu, więc dużo mi z kredytówki wzięło. Ale jak 3 tygodnie później wrzuciłem zdjęcie na Instagramie, no to już miałem takie oferty po kilka tysięcy dolarów za tą koszulkę. No, także strzał taki naprawdę fajny. Z takich najlepszych strzałów spodenek, na przykład warto inwestować w rzeczy, które są w rozmiarze jakiegoś zawodnika. Na przykład spodenki meczowe Lakersów, nieużywane w meczu, ale w rozmiarze Kobe'ego Bryanta, kupiłem za 60 dolarów, a sprzedałem po tygodniu za 1000 dolarów. I te spodenki nawet nie musiały do mnie przylecieć, ja tylko wystawiłem aukcję i sru, leci, nie? A jaką masz najdroższą rzecz? Za którą zapłaciłem najwięcej? Nie, wartość aktualna. Bo myślę, że ten kobas, co jest w ramie z 98 roku, nie ma autografu, ale jest certyfikat. Jakiś baseballista Los Angeles Angels dostał tą koszulkę, tak jest napisane na certyfikacie. I myślę, że to. I to ile to jest wart? Powyżej 10 tysięcy dolarów, myślę. Tak, przynajmniej ja bym tyle dał, gdybym mógł to kupić. A zapłacimy 500 baksów. No sprzedam się. Czarek w tej koszulce, w tej... 8 minut grał. No, ale właśnie, ile w ogóle mógł meczów zagrać? Chyba za 4, nie? Phoenix Suns zagrali wtedy chyba w czasie, kiedy on był w Phoenix, 3 albo 4 mecze, natomiast tylko w jednym zagrał. A, tylko... Tylko w tym jednym meczu w I z tego masz w Miami. Tak, i z tego meczu... Lepiej nie można było trafić. I jeszcze coś, co jest fajne w Stanach, a u nas tego nie ma. W Stanach robi się koszulki retro. Na przykład ja mam koszulkę retro Indiana Pacers. Przepraszam, tak, Indiana Pacers, tu nie widzę już koszulek retro. I na przykład mamy metkę z sezonu 2003-2004, ale koszulka nawiązuje swoim stylem do 72-73. Takie mieli wtedy stroje, nie wiem czy zdobywali jakieś tam może mistrzostwo ABL czy czegoś tam.
Natomiast to jest mocne nawiązanie. Natomiast te koszulki są wykonane już w taki nowoczesny sposób, w jaki były robione w danym momencie, kiedy był procent strojów, tak? Czyli tu jest obszycie kiskatem, czyli ramka dookoła jest naszyta na jest na górze, tak? I tak samo Nike na przykład jak dzisiaj robi stroje. Rok temu wprowadzili zamiast takiego normalnego susza, ten taki retro z napisem Nike. I Nike po prostu robi stare też stroje, nawiązujące tam do lat, nie wiem, 60-tych, 70-tych, ale to już jest z nowoczesnej technologii, tak? Natomiast dziś te stroje są trochę przebodźcowane, można powiedzieć, bo tam w każdym fragmencie koszulki coś się dzieje, nie? To świetnie widać u Eryka, tu pasy boczne, tu kuźwa paski, tu New York, tu naszywka jedna, tu all druga. I jak dla mnie Nowy Jork ma najlepsze kolory w lidze i można z tego zrobić bardzo dużo, ale dla mnie to jest po prostu za dużo tego wszystkiego, nie? I no, a co powiesz o tym, że co roku teraz wychodzi City Edition, już nie wiadomo, czasami odpalisz mecz, nie wiesz kto gra. No, wiesz co, dla mnie to jest super jednak. Tak? Bo kiedyś fani zamykali się w kolorach drużyny. Na przykład ja jestem fanem Lakersów, mogę chodzić w białym albo w żółtym albo w fioletowym. A dzisiaj na przykład wychodzą wersje The City, które mają różne... Może Lakers to nie jest najlepszy przykład, ale jednak jest nawiązanie do czegoś innego. Jest na przykład czarny, tak? Więc wydaje mi się, i to jest też takie fajne, bo kluby NBA pochodzą, oczywiście większość klubów jest z miasta jakiegoś, tak? Jest Oklahoma City, jest tylko chyba Utah Jazz, które do całego stanu nawiązuje, tak? A pozostałe to są kluby takie miejskie i ludzie, wiecie, no Stany, jeden stan to jest jak Polska z reguły, więc to ludziom czasami ciężko się utożsamiać z tym jednym klubem. Indiana też, nie? Indianapolis, no masz jednak Indiana. Tak, tak. No i Minnesota, nie? To mamy no, i Golden State. Golden State, no. Okej. No więc tych klubów jednak, trochę jest więcej, no. Natomiast to jest też tak, że to otwiera taką fajną furtkę, gdzie można zrobić fajny strój nawiązujący i właśnie. I teraz tak, nasze postrzeganie tych strojów jest takie, że kurde, słabo to wygląda. Ale jak się, na przykład ja miałem ostatnio stroje Oklahoma City Thunder, nawiązujące, tam są takie wstawki do tego ataku bombowego. I tam jest jakiś monument z tym związany, jakieś specjalne kolory i tak dalej. Jak zacząłem o tym czytać i ten strój ma dużo fajnych takich malutkich wstawek na ten temat, to człowiek sobie myśli, kurde, to jednak jest takie, nie takie, że jakieś jest przesłanie fajne. No i trzeba przyznać, że okej, jest dużo kichy, ale są na przykład stroje Utah Jazz, to przejście z żółtego, tonalne takie przejście do bordowego, tak? I niby zachód słońca gdzieś tam na tych. Fenomenalne stroje, one do tego stopnia się przyjęły, że one zostały w 3 sezony. No właśnie, czemu są tak krótko, na przykład Milwaukee te czerwone, żółte i pomarańczowe, nie? To właśnie, tylko. Spokojnie mogły zostać dłużej. Dokładnie. Natomiast myślę, że, bo to jest tak, że dwa lata wcześniej jest zatwierdzony projekt już. No, okay. Więc ten proces tworzenia tego i tak dalej, to nie jest tak, że to się wprowadza z dnia na dzień. To jest 2 lata pracy od momentu, kiedy jest zatwierdzony projekt, zanim oni wejdą na mecz. A to się powiedz historię tych białych Milwaukee, dlaczego? No to było też dobre. Kremowe. Mam koszulkę Krem City. No. I jak było w bańce, oni w bańce wtedy chyba w nich grali, czy przed bańką, to jest tak, że na meczach NBA są bardzo często te TV... TV reklamy takie na ziemi. TV reklamy takie, no, telewizyjne, że one się zmieniają. No. Się akcja idzie w jedną stronę i mamy pomiędzy trumną a linią boczną na przykład znaczek YouTube'a. No. Tak. Wracamy, nie ma YouTube'a, jest Google. Wracamy, jest kolejny jakiś sponsor, tak? I te stroje w kolorze tej cegły takiej Milwaukee klasycznej, której buduje się, wybudowanych jest wiele budynków Milwaukee. One się zlewały z pakietem. I na przykład zawodnik przebiegał po reklamie i nagle reklama na niego wchodziła. I Milwaukee dostało bana, a ja ten napis, gdzie jest właśnie gdzie jest, że chcę zapytać, Cream City, a w ogóle zabawna historia, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jest taki producent narzędzi Milwaukee. Tak. To jest ta sama czcionka. Tak, to jest ten sam font co Cream City, bo też chcieli, nie mogli wprost, ale korzystając z tego fontu, zdobyli, to producent im pozwolił na to, bo każdy kto na to patrzy, kto zna te stroje, przede wszystkim w Milwaukee, gdzie ludzie często pracują w tej fabryce, czy kilku fabrykach, które tam są, to jednak znałem ten font, nie? I to jest takie fajne, delikatne nawiązanie, że może niekoniecznie, ale jednak wiesz, nie? Dobra, wsio, ja jestem głodny. Brawo. Wy się nasuwaliście. Dzięki. Dziękujemy.